Bitwa o Anglię, bo tak można określić spotkanie, które miało miejsce pomiędzy Arsenalem a Manchesterem City. 15 luty to była data tego spotkania i wieczorem wielu z fanów piłki nożnej zasiadło do oglądania tego spotkania, a nie Ligi Mistrzów, gdzie Borussia Dortmund grała z Chelsea, czy Klub Bruges mierzył się z Benficą. I cóż, sytuacja w Premier League wygląda następująco. Manchester City wygrywa 3 do 1 po bramkach Haalanda, Grealisha oraz De Bruyne w odpowiedzi Bukayo Saka. Jeżeli chodzi o expected goals 1,6 do 1,7 na korzyść zespołu Pepa Guardioli. Pepa Guardioli, którego zespół w tym meczu nie był zespołem dominującym, co jest zaskakującym faktem, ponieważ naprawdę niewiele razy zdarzało się to, że zespół prowadzony przez hiszpańskiego trenera został przez jakiś inny zespół stłamszony, jeżeli chodzi o posiadanie piłki. Mikel Arteta chciał kontrolować grę, robił to, ale koniec końców nie przełożyło się to na wynik po ostatnim gwizdku. I teraz kwestia jest następująca. Oba zespoły mają po 51 punktów. Arsenal w tym momencie ma jeden mecz jeszcze w zapasie. Jeden mecz mniej przegrany niż Manchester City, ale sytuacja też nie jest kolorowa, bo ostatnie trzy mecze to niekorzystne rezultaty właśnie Arsenalu. I Manchester City wykorzystuje to, wygrywając cztery z ostatnich pięciu spotkań, napotykając po drodze jedną porażkę z Tottenhamem przeciwko zespołowi Antonio Conte. I do końca ligi zostało jeszcze co najmniej niecałe 20 spotkań. To dużo meczy. W kwietniu, jeżeli się nie mylę, rewanż pomiędzy tymi zespołami. Ale co działo się na boisku wczoraj o 20:30 w prowadzonym przez Antonego Taylora spotkaniu Premier League? Przede wszystkim zacznijmy sobie od budowania gry Arsenalu. Ten pierwszy punkt, jeżeli chodzi o tabelę i posiadanie, już powiedziałem. Budowanie gry Arsenalu. Arsenal budował w strukturze z trójką zawodników z tyłu. Z trójką zawodników z tyłu, sprawdzę tylko. O, dokładnie, wszystko się zgadza. Tak jest. Z dwójką zawodników ustawioną centralnie i czwórką zawodników grających troszeczkę wyżej. Nieprzypadkowo tutaj zmieniam troszeczkę strukturę ze względu na to, iż Zinchenko schodził bardzo często do środka na początku spotkania, żeby tworzyć przewagę w centralnej części boiska. Tomiyasu bardziej operował jako boczny obrońca, nie schodzący do środka, troszeczkę inaczej niż Ben White. Zresztą analizę Arsenalu macie na moim kanale, także można sobie to sprawdzić. Do tego systemu bronił się Manchester City w systemie 1-4-3-3 z wąsko ustawionymi skrzydłowymi. I teraz jakby to przenieść 1 do 1, to mamy tutaj w bocznych sektorach tego typu przewagę. Nketiah ustawiony między środkowymi obrońcami, Odegaard i Xhaka ustawieni tutaj w tych sektorach i tutaj funkcjonujący Jorginho. Tutaj mamy, przepraszam, Jorginho z tej strony, tutaj mamy Zinchenko, Gabriel, tu mamy Salibę i tu mamy Tomiyasu. I tak to mniej więcej wyglądało. Z tym, że później nastąpił taki shift, jeżeli chodzi o to ustawienie, i za chwilę o tym powiem, bo coraz częściej zaczął schodzić do rozegrania Jorginho. I to powodowało też właśnie tą zmianę. Xhaka też bardzo często zaczął schodzić do bocznego sektora, żeby stworzyć przewagę, żeby wyciągnąć Mahreza, żeby ten nie presował tutaj środkowego obrońca Arsenalu, żeby stworzyć troszeczkę więcej miejsca. I w tym wypadku mamy sytuację taką, że Mikel Arteta zdecydował się na zmianę w taką, aby Martinelli mógł zejść trochę bardziej centralnie, Zinchenko, żeby był ustawiony wyżej. To powodowało, że w obu bocznych sektorach dochodziło zarówno do pojedynków 1 na 1, jak i do przewagi 2 na 1. To mogło taką sytuację powodować. Natomiast bramka padła po wybiegnięciu Nketi i wbiegnięciu
przez bramkarza Edersona w napastnika Arsenalu. Bramki Manchesteru City padły natomiast trochę po błędach, ale ważną statystyką do zaznaczenia jest to, że pressing Arsenalu, który tak jak zawsze broni, to bronił w tym wypadku w strukturze takiej indywidualnej, prawie że 1 na 1 przeciwko też 1-3-2-4-1 a City, gdzie do rozegrania schodził zarówno Ruben Dias, Nathan Ake, a także Kyle Walker, i Arsenal szedł bardzo mocno, Nketiah odcinał możliwość zagrania do bramkarza i też w wielu sytuacjach, jeżeli ta akcja szła do przodu, to już City próbowało stworzyć z tego jakiś pożytek, natomiast wiele akcji też było rozwiązywanych w ten sposób, że Ederson wybijał piłkę dłuższym podaniem i miało to miejsce aż 26 razy podczas tego spotkania. I między innymi jedno takie wybicie spowodowało błąd Tomajasu i wykorzystanie tego przez Kevina De Bruyne, który zapakował piłkę do siatki i tak naprawdę mieliśmy wynik 1-1. W drugiej połowie bardzo dużą przewagę przy bramkach stworzyło średnie ustawienie Arsenalu. Zostali oni złapani w takim momencie braku organizacji. Przewagę wykorzystał Gundogan, który zarówno zaliczył asystę, jak i bardzo dużą rolę odegrał przy trzeciej bramce, wprowadzając piłkę, dogrywając do Kevina De Bruyne, wbiegającego między środkowego a bocznego obrońcę i dogrywający do Haalanda, który po prostu wykończył sytuację strzałem w boczną siatkę. I tak z grubsza, jeżeli chodzi o taki malutki akcent taktyczny, to jest tyle. Sytuacja w lidze angielskiej jest bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że ta walka Arsenalu jeszcze o mistrzostwo się nie skończy i będziemy świadkami jeszcze kilku ciekawych spotkań do końca ligi. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu i komentarz do nich na pewno pojawi się już wkrótce. Ja tymczasem zapraszam do subskrybowania. Dziękuję za obejrzenie tej króciutkiej analizy i pozdrawiam serdecznie, trener Beniamin.